Cześć, z tej strony Leszek i dzisiaj kolejny odcinek cyklu o kartach narzędziowych Victorinox Swiss Card Quattro. Wersja czarna, kupiona na Allegro w licytacji w sumie dosyć okazyjnie. Grubościowo no nie będę jej porównywał, bo przeważnie wszystkie karty porównuję z Victorinoxem. Zacznijmy od linijki. Tradycyjnie jest taka linijka tylko metryczna, a nie. Jest również w calach, tutaj tłoczenie wklęsłe dużo lepiej widoczne. Linijka metryczna, tłoczenie wypukłe, słabo widoczne i jeszcze podatne na starcia. Także tutaj no już pierwszy kamyczek do koszyka potentata. Dalej z narzędzi co mamy? No duże ostrze, choć duże tutaj to jest takie umiarkowane określenie. Porównując je no, z Victorinoxem, ze scyzorykiem 111 mm, no to tak niewiele można nim zdziałać. Ale powiedzmy do jakichś biurowych zastosowań typu otwieranie listów powinno dać radę. Wycięcie na palec pstryka dosyć fajnie, mimo że moja karta już jest dosyć mocno używana, nadal jeszcze nie wylatuje, choć jest podobno patent dosyć dobry, żeby tutaj na to uwypuklenie, jak już nożyk wylata, w cudzysłowie jak wylatuje, kapnąć trochę lakieru do paznokci i sprawa załatwiona. Co mamy dalej? Od góry idąc szpilka. Ciekawe narzędzie u Victorinoxa, mało miejsca zajmuje w obudowach, więc naprawdę jest dla mnie wielką tajemnicą, dlaczego inni producenci szpilek nie stosują w swoich sprzętach. Można z niej wiele rzeczy zrobić, różne rzeczy przebić, nawet od biedy jakiś survivalowy haczyk można sobie zrobić. Chociaż ja w młodych latach wędkując próbowałem na haczyki złapać ryby. No niestety wszystkie się wypinały, jak już się jakaś dała zrobić w balonach, więc jednak haczyki wędkarskie z zadziorem są lepsze, ale jak nie ma nic, to pewnie i taki będzie dobry. Ok, na szczęście nie jestem w sytuacji survivalowej i dzięki Bogu. Kółeczko do zawieszenia, na przykład na szyi jakimś można tutaj przypiąć. Można przypiąć na przykład do linki lotniczej, jeśli ktoś w ten sposób lubi to nosić. Ja nie lubię. Ok, śrubokręt krytykowany wielokrotnie i nadal go będę krytykował. Bardzo niewiele da się nim zrobić. Jeśli ktoś chce, można taki sam ten śrubokręt kupić do swojej, nie wiem, puszki survivalowej, do różnych takich cudów. Spróbujcie nim rozkręcić laptopa albo choćby samą klapkę z twardego dysku czy z pamięci RAM. W laptopach tam starszej generacji takie klapki są osobne, nie trzeba zdejmować całej obudowy, żeby wyjąć twardy dysk. I spróbujcie takim właśnie narzędziem je zdjąć. Ciężka sprawa. Tutaj oryginalnie był tu pilnik do paznokci. Chciałem go pokazać, ale nie wiem naprawdę gdzie jest. Natomiast ja kupiłem taki upgrade ze Stanów. Fajny klips. Samą kartę można zawiesić na brzegu kieszeni, ale mi ona służy jeszcze do innego celu. Zaraz pokażę. Jakiś tam pliczek kart, które mi się przeważnie walają. Bardzo rzadko używam gotówki, także motyw tutaj z tymi kartami jest. O, tym razem mi nie wyszło. Ale zaczniemy może tak. O, w tej chwili wszystko ładnie zagrało. Jest to dobry patent, jeśli ktoś nie nosi portfela, albo nie lubi nosić portfela, albo nie używa gotówki i stwierdza, że portfel mu jest niepotrzebny. Wtedy taką kartę taki upgrade w postaci klipsa do kart można zastosować. Zresztą jakieś banknoty oczywiście też tu można wepchnąć, czasami mi się to zdarza, jak wyjątkowo mam jakąś gotówkę, ale raczej karty. Ok, karty sobie zostawmy. Klipsik, fajna sprawa. Kolejna rzecz, wykałaczka. Jak wykałaczka Victorinoxa, nic ciekawego. No działa, no, jak wejdzie papier do zębów, to można go wydłubać. Penseta niestety tutaj dosyć skomplikowanej budowy, jak na tak proste narzędzie jak penseta. Mówiłem o tym w paru filmach. Jest ona z kilku części, przez co... Zaraz, może o tak. Tak, widać. O, teraz widać, że... Może nie za ostro, ale widać, że jest ten plastikowy, powiedzmy tutaj, dziubek na pazur, na paznokieć. I dwie blaszki zgrzane w tym miejscu, tu gdzie są te dwa takie szare kółeczka. Te blaszki są zgrzane tym plastikiem. Jeśli ktoś się postara, to spokojnie to rozłoży. I mimo tych wielu wad i tak edecuję, czy noszę przede wszystkim tą kartę. Zaraz się dowiecie, dlaczego to posiada długopis. Oprócz tego, że jest w miarę cienka i można do niej karty przypiąć, akurat do mojej wersji długopis dla mnie rzecz nieoceniona. W biurze bez długopisu jestem jak bez ręki, a bardzo często mam akurat taką pracę, że ludzie lubią mi zajumać długopis, no i później mam kuku. Ok, więc to na tyle. Moja wersja, mój toolkart Swiss Card Quattro. O, tutaj akurat szkoda, u wielu producentów ta powierzchnia jest niewykorzystana, to tak może na koniec się jeszcze poużalam. A mogłoby tu być jakieś, nie wiem, no, na przykład teraz na topie jak najbardziej komendy po rusku, jakieś podstawowe na czasy wojny. Bardzo by się przydały, czy jakiekolwiek inne tam porady. Na pewno karta ma swoje plusy, na pewno ma swoje minusy, choćby ten śrubokręt i nożyk skromnej bardzo budowy, ale wielkim plusem jest linijka, długopis i klips, no i względnie niewielki kształt, względnie niewielka waga. Swiss Card Quattro. Dzięki za uwagę, zapraszam do lajkowania, dislajkowania, to znaczy może do dislajkowania nie zapraszam, ale jeśli komuś się nie podobało, no to wolna wola. Zapraszam też do subskrypcji kanału, będą następne filmy. Dzięki za uwagę.